Mam na imię Alice, jestem z Estonii, ale teraz mieszkam w Irlandii. Cześć, jestem Swati. Mieszkam w Niemczech, ale pochodzę z Indii. Cześć, jestem Oleg. Jestem Ukraińcem mieszkającym w Polsce. Na imię mam Ewa, jestem Czeszką, ale mieszkam w Wielkiej Brytanii. Mam na imię Felicja. Jestem z Toronto w Kanadzie, a obecnie mieszkam na Słowacji. Hej, jestem Muzer. Jestem Syryjczykiem mieszkającym w Niemczech. Cześć, mam na imię Trang. Mieszkam obecnie w Anglii. Mam na imię Alisa. Jestem z Finlandii i mieszkam w Niemczech. Na imię Milina i mieszkam w Ołomuńcu w Czechach. Moim impulsem do wyjazdu z Estonii była głównie chęć rozwoju, zyskania wiedzy i lepszej pracy. Wyemigrowałam za miłością, żeby być z moim chłopakiem, który postanowił wrócić do kraju po jakimś czasie pobytu w Kanadzie. Migracja to dla mnie przede wszystkim niezależność i próba samodzielnego życia. Chciałam zobaczyć, jak jest w Niemczech i jak żyje się poza Finlandią. Postanowiłam studiować w Czechach, bo dla mnie to jak połączenie samych plusów obu krajów. To jak być za granicą, ale nie do końca, ponieważ Słowacja i Czechy są blisko. Powodem mojej migracji do Wielkiej Brytanii była różnorodność oraz możliwości zatrudnienia, zwłaszcza w Londynie. Odnoszę wrażenie, że w Czechach można wcześniej wspiąć się na szczyt. Osiągasz pewien poziom, ale później jest bardzo trudno rozwijać się zawodowo. Nie było istotne, dokąd miałem się udać. Ważne było, że muszę wyjechać. Musiałem opuścić Syrię, wyjechałem do Turcji, a po drodze postanowiłem dotrzeć do Niemiec. Przenieśliśmy się do Wielkiej Brytanii z powodów finansowych. Po prostu były tu lepsze oferty pracy. Moi rodzice uważali też, że brytyjskie szkoły są znacznie lepsze od polskich. Chciałam zrobić studia magisterskie, które są prowadzone na dwóch uniwersytetach, w Czechach i Niemczech. Przed przybyciem do Czech nie miałam żadnych wyobrażeń o tym kraju. Bardzo mało o nim wiedziałam. Widziałam jedynie turystyczną stronę Pragi. Oczekiwania były mniej więcej takie jak to, co przeczytałem w internecie. Sformalizowany kraj, wszystko wymaga czasu, więc zero zaskoczenia. Mój język był tu bezużyteczny. We wschodniej Europie uczy się amerykańskiego lub brytyjskiego angielskiego. Szkoci mówią inaczej. Ludzie okazali się bardzo przyjaźni, nawet zwykli pracownicy w sklepie. Odnosiłam wrażenie, jakby chcieli mnie poznać. I pomyślałam, o rany, w Wielkiej Brytanii dużo łatwiej nawiązać znajomości. A potem doszło do mnie, że to zwykła uprzejmość. Tak się po prostu robi i rzadko wynika z tego coś więcej. Kiedy dotarłam do Ołomuńca, szłam do internatu i na jego ścianie ujrzałam wielkie graffiti z hasłem "Fuck Islam". A to był mój pierwszy dzień w Czechach. Widząc ten napis, poczułam się wstrząśnięta. Byłam nieco przerażona. Zawieranie przyjaźni i znajomości ze Słowakami okazało się pewnym wyzwaniem. Nie czuję, bym miała zbyt wiele okazji do poznania ludzi. Nie bardzo mam możliwość poznawania ludzi, ponieważ myślę, że istnieje silna obawa przed tym, kim jestem i co sobą reprezentuję. Zawsze czułam dumę z bycia Czeszką. Ale to się zmieniło i nawet nie pamiętam, kiedy to się stało. Gdy ktoś mnie pyta, skąd jesteś i odpowiadam, że z Czech, to kryje się za tym lekkie zawstydzenie. Wszystko było trudne. Szukanie mieszkania, szukanie kursu, robienie czegokolwiek było ekstremalnie trudne. To nowy kraj, nie masz zupełnie nikogo, nie znasz języka, a musisz jakoś zacząć żyć.